swoim wiarze. Po prostu był w swoim wymiarze. W drugiej klasie natomiast postawił na nowe znajomości. Co to mówi? O tak, zaczął się ganiać za dziewczynami. I poznał swoją pierwszą miłość. Ach, ta Anka, normalnie zawróciła chłopaka w głowie. A kumple, chłopacy z drużyny piłki ręcznej, od razu przyjęli go do siebie, jak tylko zobaczyli jego rzut piłka do Janka, stojącego na końcu korytarza. Bartek stał się jednym z najpopularniejszych przystojniaków w liceum. To wszystko jednak nie wpłynęło negatywnie na jego oceny. Z matematyki dostawał same szóstki, a geografię o moim paluszku. Mimo nerwów, zdawał najlepiej ze swojego rocznika. Ukończył dziesiątkę z najlepszymi wynikami i każda uczelnia stała przed nim otworem. Po ukończeniu studiów wybrał się w podróż dookoła świata. Dzięki najlepszym nauczycielom uczącym języków obcych w liceum, Bartek biegle mówił po angielsku i hiszpańsku, co ułatwiło mu swobodne porozumiewanie się z ludźmi z całego świata. Pierwszym przystankiem na jego liście była Hiszpania. O tak, ten ognisty klimat, piękne dziewczyny i płynne, a zarazem stanowcze ruchy taneczne sprawiły, że na nim zaczerpało się do państwa. Podczas podróży zwiedził najciekawszym narodowym Madrytu, m.in. światowej sławy Muzeum Prado. W czasie pobytu nauczył się także tańca flamenco. Czyli chłopki z pomidorów i papryki oraz soczyste cytrusy. W czasie, kiedy Bartek poznawał prawdziwe Hiszpanii, szef jednej z największych korporacji ubiegał się i nakłaniał naszego Bartka, żeby dla niego pracował. Bartek grzecznie odmówił i wyruszył w dalszą podróż. Następnym przystankiem były Indie. Akty, kolory, kultura, sikowie w kolorowych turbanach kobiety i porycza muzyka. Bartkowi wszystko wydawało się takie żywe i radosne. Z kulturą Indii Bartek dostał się na lekcji do obrazu. Podczas ubiegu widział kaszczą na i czerwony dach. Oraz podziwiał daleka piękną panoramę ciągającą się do Malawy. Nie mógł zostać odskoczony z kulturą Indii, jak samosa, ikony pierożków, dany, super soczewicy oraz wielu przypraw, na przykład kary. Tutaj, jak i w poprzednim kraju, naszym Bartkiem zainteresowała się jedna z największych korporacji i zaproponowała mu pracę. Jednak także tutaj Bartek grzecznie odmówił i wrócił za tym pokoju. Jesteśmy w Japonii. Klimatyczne i piękne miejsce. Te widoki, wspaniała architektura zabytkowych budynków i malownicze kolory drzew i traw od razu przypadły Bartkowi do gustu. Podczas pobytu w Japonii Bartek nauczył się wielu zwyczajów. Między innymi, że zawsze należy przyjmować na umiejętną życie. W Japonii studiuje uważane jest jako zachowanie obraźliwe. Będąc na prożonym posiłku, należy jeść i pić wszystko, co oferuje gospodarz oraz że sygnałem do zakończenia posiłku jest podanie owoców. W Japonii Bartek także dostał bardzo ciekawe propozycje pracy od największej firmy, jednak i tu nie skusił się na ich ofertę. Ostatnim przystankiem na liście jest Algieria. Ten kraj przyciągnął Bartka swoją tajemniczością i egzotyką. Ten wspaniały klimat, ciekawe zabytki, a dodatkowo położenie nad Morzem Śródziemnym sprawiło, że Bartek zachował się w Afryce. Ach, te pozytywne emocje, ciągły uśmiech na twarzach mieszkańców też wywołała muzyka. Podczas pobytu w Algierii Bartek zwiedził m.in. kościół pierwszynkowy Notre Dame à Picoué, łuk triumfalny Trajana oraz katedrę świętego Filipa. I tu Bartkowi została zaoferowana praca w największej firmie w kraju, a on jak zwykle odmówił. I tak u naszego Bartka biją się największe korporacje z całego świata. A jego planem na życie jest założenie własnej firmy. Mimo wylotu z kraju, Bartek wszędzie szczyci się i powtarza. Ukończyłem 10. liceum ogólnokształcące o profilu menadżersko-turystycznym. Jestem z tego dumny.